Dzisiaj w ciągu tych 20 minut postaram się powiedzieć o naszej firmie, dam to same mięso jak prosił mnie Artur i opowiem taki 7 rzeczy, które musicie wiedzieć o tym, żebyście wiedzieli jak doszliśmy do tego gdzie jesteśmy. Jakie narzędzie mamy i co robimy? Od ostatnich 22 miesięcy tworzymy automatyczny callback z pełną analityką połączeń. Działa narzędzie w następujący sposób. Instalujemy naszą tyczkę na stronę internetową. Później użytkownicy widzą taką małą słuchaweczkę, który większość z Was wiedziało. I te użytkownicy, jeżeli klikają w tą słuchawkę, to pojawia im się pop-up, że odzwonimy do Ciebie za 28 sekund. Jak prowadzamy ten numer telefonu, to system dzwoni do konsultanta, konsultant odbiera na swój telefon komórkowy tak połączenia. Później system dzwoni do klienta, klient odbiera i wszyscy są połączeni za 28 sekund. Jaka jest propozycja wartości? Dość prosta. Jeżeli instalujecie nasze narzędzia na stronę, to zaczyna, z, zaczynacie dostawać od, już w Polsce sprawdziliśmy to, o 35 do 75% więcej telefonów poddżowych ze swoich strony internetowych. Działamy na dość dużym rynku, rynku optymizacji i konwersji SAS-serwisów i mamy wszystkie szanse przynajmniej dognąć polskiego webchata za kilka lat a może stać się kolejnym polskim unicornem. Jeżeli chodzi o nas i nasze rozwiązania, to nasz model biznesowy jest dopasowany do wszystkich klientów, do małych, do dużych, działamy z korporacjami, ale najbardziej się sprawdzamy w branżach finansowych, motoryzacyjnych, e-commerce, sektorze medycznym, usługach B2B i wszędzie, gdzie ludzki kontakt przez telefon komórkowy jest bardzo ważny. Jeżeli chodzi o nasze liczby kluczowe, to rosliśmy w 2016 roku 35% miesięcznie. Zaczęliśmy od 10 tysięcy złotych miesięcznego przychodu i doszliśmy do 150 tysięcy miesięcznego przychodu w grudniu, a teraz już jeszcze więcej mamy. Z naszego narzędzia korzysta 1200 firm, no i kwartalnie generujemy 460 tysięcy połączeń. Wygraliśmy ostatnio Audi Digital Innovation, wygraliśmy ostatnio UPC Sync działamy również z dużo różnymi korporacjami. Jeżeli chodzi o rozwiązanie konkurencyjne, to mamy sporo konkurentów. Konkurujemy z live chatem, nawet gdzieś tam pośrednio z User Engage. Natomiast w odróżnieniu od wszystkich, my jesteśmy nastawieni na konwersję, czyli mamy takie algorytmy konwersji, które pozwalają wyhodować potencjalnych użytkowników, i my jesteśmy nastawieni na y, ludzką rozmowę, tak? Rozmowę przez telefon komórkowy, dzięki czemu y, wyróżniamy się od konkurencji. Mamy dość dynamiczny, młody zespół. Średnia wieku naszego zespołu jest dość młoda. Mamy 24 lata średnią wieku. Mamy wszystkie kompetencje. Ja nazywam się Rosknap. Ja, tak jak powiedziałem, jestem CEO firmy CoPage. Mój drugi wspólnik, Sergiej, był dyrektorem marketingu firmy konsultingowej. I teraz jest dyrektorem marketingu u nas. Andrzej pisał aplikacje na rynek niemiecki. Sosowy teraz jest naszym dyrektorem technicznym, a Natalia pracowała wcześniej w sprzedaży B2B i teraz jest naszym dyrektorem sprzedaży. No i tak jak ja mówię, oprócz tego mamy 30 osób młodych z wielkimi ambicjami, które chcą po prostu wszystkich zdobywać świat. Nasze cele i wizja, i nasza historia, tak jak mówiłem, zaczęliśmy w trzecim kwartale 2015 roku. Stworzyliśmy taką betę, pozyskaliśmy pierwsze inwestycje. Później zdobyliśmy w ciągu aż jednego kwartału 30 klientów. Później zdobyliśmy 120 klientów. Później poszliśmy na akcelerację Startup Wise Guys. Później spotkałem Brzoskę, kiedy leciał w samolocie do Londynu. Pozyskaliśmy 2 miliony złotych inwestycji, które później się zwiększyły do 4. No i teraz rok skończyliśmy, 2016, także mamy 1000, mieliśmy 1100 użytkowników i 150 tysięcy przychodów. W tym roku zrobimy 1 milion euro przychodu. Pod koniec tego roku będziemy mieli powyżej 2000 klientów płacących, być może nawet więcej, bo już znam jak zrobić. W 2018 roku już będziemy liderem naszego rozwiązania automatycznego callback na całym świecie. Teraz pod to budujemy bazę i nie jest tak, że ograniczamy się samym callbackiem. Nie jest tak, że mamy sześć informatyków w dziale technicznym. My ja sobie myślał, kurczę, no coś dzisiaj, piłeczkę, czy masz jakieś jedzenie, czy jeszcze coś. Aktywnie pracujemy i gdzieś do 2018-2019 roku zrobimy tak, że zamiast tych ludzi, którzy teraz odbierają połączenie telefoniczne, będą odbierać roboty. Tak, w sensie będzie taki robot, który można będzie zaprogramować, który będzie kupiał ludzki głos. I być może nawet yy, przejdziemy ten test Turinga. Teraz siedem rzeczy, które powinniście znać. Śmieję się zawsze, zawsze z tego obrazku, no bo w Polsce, chyba wiecie, sporo jest u nas artykułów i te komentarze wybrałem sobie jako najlepsze, tak? Kiedy napisali u nas pierwszy artykuł, to śmieli się ze mną, że jestem jakby z takim CEO takiego mojego projektu, tak? Czyli jestem CEO na małym dancingu, kończyłem szkołę główną handlową, w Warszawie magisterkę, licencję odrobiłem na uek w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny, również studiowałem we Francji. Sam pochodzę, pochodzę ze wschodu, z, z Ukrainy. Pracowałem w Stanach, Francji, no i wcześniej byłem takim, takim najmniejszym partnerem w firmie doradczej, gdzie wprowadzaliśmy rynki ze wschodu na rynek Unii Europejskiej. W związku z tym mam taki background biznesowy i w finansach, natomiast moi wspólnicy, tak jak powiedziałem, mają background, ten Sergi ma background w marketingu, a Andrzej ma background w IT. I jak, skąd pomysł w ogóle, skąd się wzięło nasze pomysł na biznes? No, zrobiliśmy to dla siebie, bo został wrzucona na taki projekt optymizacji i konwersji, bo trzeba było odpoczywać między poważnymi projektami. No i wtedy stwierdziliśmy, że im dajemy mniejszy czas odpowiedzi na, yy, dla użytkownika, tym użytkownik jest bardziej skłonny zostawić swoje dane kontaktowe. Wtedy poszliśmy do Andrzeja z Sergiem, tak? Poszliśmy do Andrzeja i mówił, Andrzej, a może tak zrobić, żeby odzwaniało za 20 sekund, czy tam 28 sekund? A czym spróbuję? Zrobiliśmy to dla siebie. Później nasi klienci, którzy korzystali z naszej strony internetowej, zaczęli się pytać, skąd wy to macie, zróbcie to nam, i tak dalej. My stwierdziliśmy, że idziemy na swoje. I słuchajcie, kiedy poszliśmy na swoje, spotkaliśmy mnóstwo oporu, nie? Mówiliśmy, kurczę, to nie wypali, nie? To jest żadna innowacja. Tutaj jak inwestorzy nie. Po prostu taki wzrok był na każdego inwestora, nie? Jak tutaj jest na tym zdjęciu. I mówili nam, że to się nie uda, że to jest totalna porażka, i że nic z tym nie robimy. Nie róbcie, nie? Tego i odpuśćcie sobie. Więc. Wtedy postanowiliśmy, że będziemy to robić i tutaj co ważne rozumieć, jak szukaliśmy inwestycji. Mieliśmy tru, tr, trzy rundy inwestycyjne jak na razie. Pierwszą dostaliśmy taką presidową od fundusza IPCIT Capital i Aniołów Biznesu. Drugą rundę dostaliśmy od akceleratora w Estonii, Startup Wise Guys i trzecią rundę dostaliśmy od BW. Pierwsza runda pre Było tak, że powiedziałem sobie tak, że odchodzimy i przenosimy się na full time do projektu, tylko wtedy, jak dostaniemy inwestycje. Czyli nie było żadnej takiej desperacji, że nie mamy kasy, że idziemy, rzucamy się w projekt i tak dalej. Odszedliśmy swoich firm, tam gdzie pracowaliśmy, tylko wtedy, jak mieliśmy taką inwestycję i całkowicie odizolowaliśmy od, się od pozostałych projektów. Wtedy poszedłem pierwszy raz do funduszu IPCC Capital i od razu dostałem pieniądze. Później, jak szukałem już kolejną rundę, to zrozumiałem, że to wszystko jest lek sprzedaży. I tak naprawdę dostałem 35 odmów od różnych akceleratorów, bo kończyła nam się kasa od pierwszego inwestora. oprócz tego wiedzieliśmy, że może w biznesie i finansach jesteśmy super, natomiast w B2B saas kompletnie nic nie rozumiemy. Musieliśmy nauczyć, jak akwizować klientów, jak robić sprzedaż i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Te kompetencje nauczyliśmy się w akcelera na akceleracji w Estonii, kiedy trzy miesiące z dziewięcioma innymi startupami w Estonii, w Talinie, zimą, w zimnym Talinie siedzieliśmy i pracowaliśmy jak wojsko, tak? Po 16 godzin pracy, w tym 6 godzin nauki, 8 godzin spania no i to nam sporo dało, tak? A jeszcze dali nam zastrzyk gotówki, na początku 30 tysięcy euro no i później 30 tysięcy euro, które nam wystarczyło, żeby dotrwać do kolejnej rundy no i trzecia runda, Siedowa lecieliśmy do Londynu, zobaczyłem Rafał Brzoska w samolocie, przesadziłem wszystkich, którzy tam obok niego już miałem jedną zgodę od innego, od innego funduszu inwestycyjnego, no to, i siadłem po prostu, tak chciałem porozmawiać o życiu, czy tam czytam książki itd. No okazało się, że tworzył fundusz BWU No i wtedy już zapoznał mnie z innymi jakby współzałożycielami tego funduszu i CEO maciejem Belsiewiczem, no i stwierdziłem, że jednak będziemy współpracować z tym BWU. Mieliśmy 115 odmów, żebyście wiedzieli, że nie jest tak łatwo, nie? jak szukacie inwestycji i to sporo dostajecie tak, że nie, nie? że ktoś chce inwestować w burgery, nie? które same się drukują, ktoś chce inwestować w Artificial Intelligence, ale jak macie taki persistence tak? i taki upór, z którym działacie, no to na pewno znajdziecie to fundusz, bo jak mi się udało, no to mam na 100% się uda. Jak budowaliśmy team? To jest też dość ważne, tak? żebyście wiedzieli, czemu tak szybko rośniemy. Na początku zatrudniliśmy asystentkę zarządu. Tak, czyli mieliśmy trzy kompetencje. <grywa> <grywa> no, ktoś musiał co, yy, pomagać, nie? Dużo stresu i tak dalej. Drugi był dział sprzedaży. Więc czemu tak się szybko, bo od razu stwierdziliśmy, że mamy kiepski marketing, będziemy robić kod kore. Nie, mamy, nie znamy się nic, będziemy po prostu, cały dział sprzedaży będzie siedział na słuchawkach, kupować bazy danych i odzwanią wszystkie. Na początku dzwoniliśmy naprawdę tak na zimno, taki kotko, konwersja była masakryczna, Na tysiąc koli mogłoby palić 15-20, ale tak jak wyzywaliśmy pierwszych klientów i tak o nas się dowiedzieli po prostu, yy, że mamy taką usługę. Wtedy już jak sprzedaż było ok i ona nas też aktywizowała, dlatego że zrobiliśmy porządnego CRM-a, zaczęliśmy myśleć w kategoriach lejka/sprzedaży. Więc następnym takim działem, który zatrudniliśmy, był dział inbound marketingu, tak? czyli pisanie artykułów o nas, chyba słyszeliście o nas w mediach, tak? piszemy dużo kontentu, robimy sporo różnych webinarów i to wszystko też nam generowało leadów. Wtedy, jak już to było wszystko OK, zaczęliśmy myśleć już tak o naszym produkcie B bardzo mocno, gdzie chcemy iść, że, jaką mamy wizję, że trzeba zro zrobić skomplikowanego, czym tylko sama słuchawka. Więc był następny dział IT. Później stwierdziliśmy, że mamy sporo leadów do generowania, mamy duże wielkie cele, więc zrobiliśmy outbound, żebyście rozumieli, co to jest outbound, to jest cold calling 2.0. To kiedy już nie dzwonimy już tak na zimno, a kiedy wysyłamy maile, tak, takie że cold maile, nie, że hej, jestem taki taki, mam takie narzędzie, może 15 minut porozmawiamy, nie, to już mamy dział outboundu, no i teraz aktywnie rozwijamy dział na rynki zagraniczne. Czemu tak szybko rośniemy? No bo teraz wszędzie krożą jakby wiadomości o tym, że szybko rośniemy. Tak pornują do innych startupów, no to faktycznie tak jest. Po pierwsze tak, dużo pracujemy i mamy młody zespół. I mamy jakby super zespół, nie. Faktycznie dużo pracujemy. pracujemy na początku pracowaliśmy po 16 godzin. Jak ktoś nie przechodził w sobotę i niedzielę do pracy, to byłem kurzony z moich founderów i to było ostre jaranie, tak? Teraz już w sobotę nie przychodzimy, tylko w niedzielę. No, natomiast nadal y, pracujemy. Po 16 godzin, jeżeli o czymś kadami i wychodzimy na obiad, no to z, zawsze są gadki o, o naszej pracy. Więc to jest pierwsza rzecz, i, na co możemy sobie pozwolić, tak, bo jesteśmy do, dość młodzi. Druga rzecz, że mamy super zespół, to są ludzie młodzi. Które mogą nawet no w startupie się liczy się bardziej na początku energię, nikt nie wie co robić, i które dużo inwestują inwestuje w swoje energię. Nawet jest tak czasem, że jako siódmy, ósmy wieczorem, chociaż także od 9 do 17 jest dzień roboczy, no to spotykam ludzi w biurze do tej pory. Więc to jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to jest także tak samo jak i w każdym sasie, tam live chat, user engage, każdy widget jest podpisany, powered by. Po tych linkach to jest taka perspektywa perspektywny kanał budowania naszej wartości, tak? Bo każdy widget jest podpisany, ludzie klikają ten widżet, przychodzą, my to mierzymy, wiemy gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej, wiemy komu dawać za darmo ten widget, tylko żeby był komu y, trzeba, kto, kto nam zapłaci i tak dalej. I to też nam dużo daje. Trzecia rzecz, dlaczego tak szybko rośniemy, ponieważ mamy zbudowane leje sprzedaży, mamy wdrożony HubSpot, generujemy y, sporo leadów i działamy w ten sposób, że tak, Robimy ten cały inbound i outbound, tak? Te, te rodzaje marketingu. Generujemy leadów marketingowych, czyli tak zwanych MQL. I mamy tych leadów na przykład 2000 kontaktów, 3000 kontaktów w bazie. Później co lubimy? Kwalifikujemy te leady. Jak widzimy już, że leady są kwalifikowane, czyli już nadają się do sprzedaży, takie SQL, Wtedy wysyłamy ich do naszych handlowców i naszych handlowcy już starają się wyciągnąć maksimum, tak? Oczywiście, że za tym wszystkim stoi analityka, natomiast to nam pozwala oszacować cenę leada oszacować jakby ilość tej skale i zrobić skalę, ponieważ mo możemy rosnąć organicznie, np. do 100, 150, 200 klientów i to jest fajnie, nie, że gdzieś tam ktoś nas zobaczył i tak dalej. Natomiast jak już działamy na dużych liczbach Liczy się po prostu koszt pozyskania jednego klienta i to jest taka już zwykła matematyka. I wtedy musimy już te jeziorka, takie małe, tak wyscha, wyschną po prostu, nie od tych klientów. I tutaj już musimy analizować, gdzie, gdzie brać więcej tych klientów, gdzie brać więcej wiecie, tych klientów itd. Rynek mamy duży, natomiast pieniądze też są ograniczone i to musimy dbać o to. Czyli system marketing automation, który stworzyliśmy cało. No i trzecia rzecz, czwarta rzecz, która nas motywuje, to są KPI od inwestorów. Jak naprawdę jak wchodziliśmy już w współpracę z BWU, jak postawili nam pierwsze takie KPI, które mamy zrobić do końca roku. Nie zrobiliśmy, to nie wiedziałem, jak to zrobić. Po prostu patrzyłem na to, myślałem, kurde, jak to mam zrobić, nie. Teraz już wiem, że po prostu jak nam dają KPI, to i tak coś zrobimy, żeby ich osiągnąć, no bo zabiorą nam całą spółkę, nie. I to nas motywuje. I tak działamy. Jak wygląda praca w startupie? Dużo jakby osób nie zna i tak dalej. Generalnie tak, yy, żadne korpo. Yy, ja przychodzę na dziesiątą do pracy, kończę gdzieś tam 20, mniej więcej. Mamy PlayStation w naszym startupie, mamy 370 metrów biuro, yy, robimy imprezy firmowe i tak dalej. Audi nam dalej samochód, więc yy, sobie jeździmy też na naszych samochodach po Krakowie. Yy, generalnie też jako w praca startupy wiąże się dla założycieli z dużym stresem. Nie? Z tym musicie się liczyć, kiedy będziecie to zakładali. I to jest y, jakby taka rzecz nie do przeskoczenia. Będziecie myśleć, Wam cały czas będzie coś tam. Y, będzie źle, ale później będzie akurat dobrze. Jeżeli chodzi jeszcze o inwestycje, nie? bo tutaj yy, właśnie wspominałeś Grzesiek, że inwestycje to jest tak, że dostanę i nie będę pracował, ja bym powiedziałam jeszcze bardziej, nie? bo dostajesz inwestycje i zaczynasz jeszcze więcej pracować, bo musisz tak, z jednej strony jak nie pracujesz, yy, jak masz kasę, musisz jej wydać, jak nie wydasz kasy jest źle, jak wydasz więcej jest też źle. Nie? Więc Musisz tymi finansami zarządzać, a jak już dostajecie takie inwestycje, to wy musicie robić budżetowanie na półtora roku. I bierzecie te budżety, zatwierdzacie zatwierdza ich z inwestorem. Jeżeli jest over te budżety, tak, jest więcej tego, no to inwestor do was dzwoni i mówi, czemu tak, co zrobić i tak dalej. Jeżeli jest poniżej, no to też jest źle, no bo mieliście wydać tą kasę inwestorską, a nie wydajecie. Więc to jest taka też trudne zadanie i uwierzcie mi, jak dostaniecie kasę do inwestora, to będziecie pracować tyle samo, może nawet więcej. Jeżeli chodzi o ekspansję, czemu nie zrobiliśmy od razu ekspansji zagraniczną, tak jak tutaj mój poprzednik robił, i co trzeba robić, żeby ta ekspansja wypaliła? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, jak działamy już na większych liczbach klientów, to dla nas jest ważny customer acquisition cost, czyli ile musimy wydać pieniędzy, żeby pozyskać z tego jednego klienta. No bo jak pozyskujemy klienta, to tak, to wiemy, że z tego kanału, na przykład z, 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 z webinara, tak. Że nam jeden kontakt na webinarze kosztuje, taki MQL kosztuje na przykład 10 zł. Z tych MQLi, takich, które możemy coś sprzedać, tak już przeanalizujemy całą bazę, i tak dalej, jest jeden na dziesięciu. Czyli musimy zdobyć 10 y, takich marketing qualified leads, i z tych 10 marketing qualified leads będzie jeden SQL. Jeden SQL już wtedy wychodzi, jeżeli MQL jest 10 zł, 100 zł. A żeby domknąć transakcję, jak mamy 5% konwersji na SQLi, no to wtedy mnożymy gdzieś 10, te 100 zł razy 5, razy tak 5%. No, razy 20, no to mamy wtedy 2000 zł. I sobie myślimy, czy wydamy 2000 zł, żeby pozyskać polskiego klienta, czy na przykład zrobić taki sam webinar dla Stanów Zjednoczonych, wydać już nie 2000 zł, a wydać 6000 zł i pozyskać ze Stanów. Niestety na tych małych liczbach, które dostaniemy, dostajemy, bo 4 miliony to wciąż dla naszego biznesu jest jakby niezbyt dużo, no to na razie do tej pory robiliśmy polski rynek. Więc jak wychodzimy z ekspansji, musimy sobie przymierzyć dokładnie, ile mamy ten customer Acquisition Cost. Oczywiście, że to można optymizować, oczywiście, że później to wszystko spada i tak dalej. Natomiast to, na, na początku na no, to trzeba uważać i łatwiej jest akwizować dla nas, przynajmniej było akwizować tutaj. Chociaż support po, dla polskich klientów jest masakryczny, to z tym się zgadzam druga rzecz jak już wychodzicie na rynek już wiecie że macie taką wizję na początku musicie przemyśleć swój produkt i też system płatności bo ten polski system płatności na przykład nie wiedzieliśmy że kiedy tutaj zaczynaliśmy w ogóle biznes że w Polsce nie podaje się kart kredytowych na przykład w Rosji jest w ogóle jakiś tam system, który u nich jest czy monopolistem, czy kim, nie? I każdy rynek jest specyficzny i musimy dać to płatności, nie? Tutaj akurat będziemy korzystać z Atlas, z usług Atlas Stripe. Z tym nie ma problemu, natomiast są takie rynki, na których trzeba o to zadbać. Druga rzecz to są ludzie, którzy są niezbędni dla ekspansji. Oczywiście, że fajnie, że gadamy po angielsku, natomiast jak gadamy o ich rodzimych językach w całej Europie, no to konwersja jest wyższa. Dlatego my teraz do Krakowa przeprowadzamy 15 obcokrajowców, którzy będą razem z nami od czerwca tworzyć nasz produkt i pomagać nam w ekspansji zagranicznej. Trzecia rzecz to są partnerzy. Mega ważne, bo partnerzy pomaga, pomagają nam w sprzedaży i fajnie z tymi partnerami dobrze się dzielić. No i czwart, czwarta rzecz to jest zbudowanie tego lejka sprzedaży. Bo pamiętajcie, do 100, 100 klientów dojdziemy łatwo, natomiast, żeby później szybko iść, to trzeba już wszystko mierzyć, optymizować i akwizować tych klientów. Dzięki wielkie, rozknap, jak coś to Facebook.